Różne wizje i sny ludzkości rywalizują o naszą uwagę i lojalność na rynku idei XXI wieku. Szepczą nam do serc, próbując przekonać, że jeśli pójdziemy ich drogą, odnajdziemy prawdziwe szczęście i spełnienie. Niektóre z nich są zupełnie nowe. Na przykład ta, która mówi, że im więcej lajków i kliknięć będziemy mieli, tym staniemy się szczęśliwsi. Inne zaś są z nami od tysiącleci i kuszą urokiem władzy, wiecznej młodości czy seksualnego szczęścia. Niektóre z nich nazwaliśmy i ubraliśmy w naukowe terminy, jak na przykład nieokiełznany kapitalizm, neomarksistowski komunizm, zmysłowy hedonizm czy relatywizm moralny. I chociaż każdy z nich proponuje inną ścieżkę, wszystkie te konkurujące ze sobą wizje mają niby ten sam cel. Nasze prawdziwe szczęście i spełnienie. Ta czwarta niedziela Wielkiej Nocy jest tradycyjnie nazywana niedzielą dobrego pasterza. I słuchamy zwykle fragmentów Ewangelii, które opisują nas jako owce, a Jezusa jako, zgadliście dobrze, jako naszego pasterza. Ale nie dzisiaj, ponieważ w 10 rozdziale Ewangelii Jana Jezus nie mówi o sobie, że jest pasterzem, ale zamiast tego mówi, że jest bramą owczarni, nieodźwiernym, nie pasterzem, ani nawet psem pasterskim chroniącym baranki. Dziś Jezus określa siebie jako bramę, przez którą powinniśmy wejść i mieć życie i mieć je w obfitości. Khalil Gibran, libańsko-amerykański poeta i pisarz, który umarł w 1931 roku, powiedział kiedyś, że w naszych snach jest ukryta brama do wieczności. Choć według mnie tylko niektóre z naszych snów i wizji są prawdziwymi bramami do wieczności. Wystarczy pamiętać, że kilka lat po śmierci tego poety marzenie o dumnym i zjednoczonym narodzie niemieckim stworzyło prawdziwe piekło na ziemi. Dzisiaj marzenia o nieograniczonym bogactwie tylko kilku miliarderów powodują nędzę i skrajne ubóstwo milionów ludzi. Nie wszystkie więc nasze sny są bramami do wieczności. Ale wierzę, że sen i wizja Jezusa naprawdę są taką właśnie bramą. Jego życie, Jego słowa, a przede wszystkim Jego przykład bezinteresownej i ofiarnej miłości dają nam wizję i ścieżkę do prawdziwego szczęścia i spełnionego życia. Spośród niezliczonych snów i wizji rywalizujących o naszą uwagę, Jezus Chrystus naprawdę jest naszą bramą. Jego wizja ludzkich relacji zbudowanych na bezinteresownej miłości jest dla nas prawdziwym sposobem na to, by mieć życie i mieć je w obfitości. Amen. Dziękuję za wspólną refleksję. Mam nadzieję, że moje krótkie kazania
pomogą Ci w Twojej duchowej pielgrzymce. Proszę, kliknij na ikonkę Lubię pod tym wideo i upewnij się, że subskrybujesz ten kanał na YouTubie. Jeśli stać Cię na złożenie choćby najmniejszej ofiary, możesz to zrobić za pomocą karty przez PayPal link, który znajduje się w opisie tego wideo. Bóg zapłać i niech Cię Bóg zawsze błogosławi.